Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj taki odcinek dość chyba nieprzyjemny, bo skupimy się na publiczności i odbiorcach Pana Sendeckiego, jak również psychofanach Pana Sendeckiego, Jadwigi Sokołowskiej. Tak. Dlaczego ja tak mówię? Dlaczego ja ich tak nazywam? Większość z Was, drodzy Państwo, subskrybenci moi, którzy przeszli z kanału Eugeniusza Sendeckiego. Otóż, drodzy Państwo, nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek swoją współpracą z Eugeniuszem Sendeckim wyrządziła komukolwiek jakąś krzywdę, obraziła kogoś, znieważyła, praktykowała jakiś rodzaj mowy nienawiści. Na przykład zachwalała działalność Putina, czy coś w tym stylu. Jeżeli ktoś tak twierdzi, ktoś by się poczuł przeze mnie skrzywdzony, to na pewno nie jest to krzywda pojęta w sensie obiektywnym. Natomiast ja otrzymałam od Państwa bardzo dużo zniewag, bardzo dużo hejtu, bardzo dużo takiego linczu, takiego no takiej mowy nienawiści, powiedzielibyśmy sobie, może niekoniecznie na tle bardzo dużo agresji, o, myślę, że to będzie lepsze słowo. To nie była agresja na tle narodowościowym czy coś w tym stylu. Ujmowaliście mi Państwo prawa do nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie nierzadko na podstawie komentarzy czy jakichś aluzji można było dostrzec, że usiłujecie Państwo udawać, że nie dostrzegacie w moim zachowaniu satyry, dowcipu, tylko próbujecie wmawiać innym, czy nawet mi bezpośrednio, zwracając się do mnie per ty w komentarzach, że jestem osobą jakąś, nie wiem, upośledzoną, upadłą, z jakimś niedorozwojem intelektualnym. Ja wykonywałam swoją pracę dla Pana Sendeckiego, która nie wyrządzała nikomu krzywdy, to po pierwsze, i za którą na zasadzie takiej umowy o dzieło, sporadycznie, na zasadzie takiej incydentalnej, od zlecenia do zlecenia, otrzymywałam wynagrodzenie. Czy coś jest w tym złego lub nienormalnego? Nie rozumiem, co w tym zjawisku wykazuje podstawę prawną lub faktyczną do okazywania mi jakiejkolwiek pogardy. Nie rozumiem tego. Spotkałam się także z wielkim brakiem obiektywizmu w kwestii postrzegania przez Państwa zachowań uczestników audycji u Pana Sendeckiego. No, przykładowo Pani, która tak wszem i wobec przeklina wszystkich. Czy ja kiedykolwiek kogoś przeklęłam? Czy jakkolwiek inaczej obraziłam, znieważyłam, okazałam jakąś agresję podczas współpracy, podczas audycji? Odpowiedź brzmi: nie, proszę Państwa.
pani, która no, zachowywała się apodyktycznie, przerywała, usiłowała zdominować te audycje, rozwalała, jak to się mówi, system. Jakoś nie była za to w żaden sposób, nie wiem, przez państwa negowana, tępiona. Natomiast mi nierzadko się obrywało. Jak to jest? Pani, która non-stop opowiada o sobie, o swoich krzywdach, jak to się bardzo czuje skrzywdzona. Potem okazało się, że materiał dowodowy nie odzwierciedla tego, co ta pani o sobie mówi, czyli prawdopodobnie występuje tam zaburzenie zwane syndromem Delbrycka, mitomanią. Ale nikt tej pani nie śmie negować za takie użalanie się nad sobą, za takie robienie ludzi w bambuko, za takie wciskanie kitu. No okej, ta pani też miała swoją rolę w tym cyrku pana Sendeckiego. No ale jak to jest, że tą panią tak mają za szczerą? No. Również pan Wojtek z Normandii. Nie rozumiem, czemu. Bo ja tego pana akurat bardzo lubię. Ja jestem jego zwolenniczką. Oglądam jego programy. Nigdy tego pana w żaden sposób nie znieważyłam, nie obraziłam. A miałam wrażenie, że on chętnie by mi szpilę, niezależnie od tego, jakie są fakty, jaka jest obiektywna prawda, jaka jest racja, wina, po czyjej stronie i w ogóle. On chętnie by mnie sponiewierał, a wyniósł na piedestał panią Sokołowską w tym naszym na przykład konflikcie, prawda? Skomentował, oburzył się moim filmem, który demaskował konfabulację pani Sokołowskiej. Natomiast gdy pani Sokołowska w odcinku pod tytułem Darek z Irlandii mówi jak jest, 14 listopada 2023, audycja telewizji narodowej z udziałem telewidzów, gdy pani Sokołowska podżegała, zwabiła najpierw moją przyjaciółkę, moją koleżankę. Ta nie wiedziała, o co chodzi w ogóle, że Sokołowska po nią dzwoni, chce, żeby do niej przyszła i pozwala sobie na takie teksty. Ja przeklinam tych, których ta szmata tutaj przyprowadziła o mnie. Opowiada o jakichś pijakach, opowiada, że jej dziecko z pijakami, że ze mną się włóczyło, że ja to dziecko ciągałam z pijakami. Dokładnie w godzinie trwającej audycji, w 60. minucie, pani Sokołowska pozwala sobie do mojej przyjaciółki mówić: weź na nią dwóch facetów, podżega do użycia przemocy fizycznej przeciwko mnie. Pan Sendecki w tle, nie, przepraszam, nie w tle. Pan Sendecki normalnie podczas nagrania zwraca uwagę, ale to się nagrywa, uwaga. Mam sugestie, to są bardzo ważne, cenne rady prawne, ale sugeruję łazienkę, sugeruję oddzielny gabinet z oddzielnymi drzwiami. Idźcie dalej, na prawo, pani doktor przekaże te cenne, bardzo cenne rady, ja je popieram. I tam rozmawiajcie, bo jak to wycieknie, to będziemy mieli problemy prawne. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Pani Sokołowska pozwalała sobie stwierdzić, że nie
no bo tutaj ja takie tam, wiadomo, tam jakieś epitety czy coś, dobra, to tam można wybaczyć, jakoś tam obrócić w żart nawet. Ale że ja jej groziłam, że ja posądziłam ją o utracenie jakiegoś mieszkania, o jakieś donosy do administracji, że to ja na nią kłamstwa rozpowszechniam, wylała na mnie kubeł pomyj w dodatku samych kłamstw. A co było kłamstwem? W którym momencie? Gdzie? Miała pod swoją opieką około 10-letnie dziecko, które przyprowadziła do mojego mieszkania z pijanymi w trupa ludźmi, a jak się okazało, sama stała u mnie pod blokiem. I ci alkoholicy pozwalali sobie na wszystko. Pani Jadwigo, skoro tak było, dlaczego pani w tym momencie, w którym miało tak być, nie zadzwoniła do matki dziecka i nie powiadomiła, że dziecko znajduje się w takim niebezpieczeństwie? Tylko po kilku dniach zwabiła pani nieświadomą kobietę, która nie wiedziała, o co chodzi, którą ja znam 8 lat, z którą niejedno przeszłam, z niejednego w życiu pieca chleb, z nią jadłam, niejedną beczkę soli, a pani usiłowała przekabacić ją na swoją stronę. No tak. Niesamowite. Cóż za znajomość życia. I tak pani próbowała i z innymi moimi przyjaciółmi, których ja znam od lat, a pani ich widziała może ze 2 czy 3 razy w życiu. Pisze pani w komentarzach, że załatwi pani świadków, tak. Gdzie pani tych świadków będzie szukać? Może na tym, może na dworcu centralnym, jakichś bezdomnych. Powie im pani, co mają mówić, kiedy mają przytakiwać. Pani ich na obiad potem zaprosi, czy flaszkę kupi. Renomowaną kancelarię. Po zgodnym z prawem, z normami ustawowymi, upublicznieniu przeze mnie mojego prywatnego aktu oskarżenia przeciwko pani Sokołowskiej, pani Sokołowska napisała komentarz. Tak się broniła, domyślam się, że podjęła taką próbę zachowania twarzy, taką próbę wybrnięcia, próbę obrony, że dobrze, że złożyłaś zawiadomienie na siebie. Pani Sokowska zaczęła komentować moje, nie wiem, moją, jak to ona opisała, że w sądzie pytają o wykształcenie, pracę, co tam jeszcze, karalność i że ja nie mam się czym pochwalić. Pani Sokołowska zapewne może się pochwalić pięknymi zębami, które są wizytówką jej wykształcenia i jej działalności. No ale tak serio po prostu, no. Zaczęła liczyć na jakiś tupet, na jakąś siłę perswazji, że ona gdzieś pójdzie, powie, ja jestem lekarzem. I co? I będzie miała świat u stóp? Pani Sokołowska, trochę rozumu na starość by się przydało.